touched you first, so burn us out. We walk the wireless. Don't make me read your mind. No i dupa, bo otwierają mi się nadal te malutkie skrytki. A ja muszę mieć tą średnią. Albo ja to przepakuję, bo to się zmieści. Jak ja to zapakuję w sam stretch. Albo ja dopłacę za większą skrytkę. Nie wiem, muszę zobaczyć, kurde, czy to się da bez usuwania tych danych. Wiecie, to dopłacenie to tam jest pikuś, nie? Tylko najgorzej właśnie powprowadzać te wszystkie dane od nowa. Tego mi się nie chce. No, bułeczki kupiłam, jadę do domu, nie wiem, na dzisiaj miałam zaplanowany rower i mogę iść na niego, z drugiej strony mam też inne rzeczy, ale nie wiem, czy tak szybko nie zjem sobie śniadania i po prostu pójdę dzisiaj szybciej na ten rower, zjem i od razu pójdę, nie będę żadnych innych rzeczy ogarniać. Wtedy ogarnę, zdążę pójść na rower i wtedy jak wrócę, to wszystko inne poogarniam. Chciałam tą drożdżówkę zrobić, no, ale to jak wrócę, to też bym zdążyła, bo Jasiu ma dzisiaj trening na 15.30, no to też muszę ich zawieźć na trening, a na nockę mam do pracy, więc taki to będzie dzisiaj dzień. Przyjadę do domu, pokażę wam, co kupiłam. Kupiłam dwie rzeczy do sprzątania, do mycia. Dobra. Coś tam wczoraj poczytałam, słuchajcie. Franek tutaj oczywiście rano do mnie przybiegł, ale w nocy nie przyszedł. Poszliśmy w nocy do łazienki i na szczęście nie przyszedł w nocy, więc jest nadzieja, że nie będzie przychodził. Przyszedł rano, tylko że on nie chce iść do szkoły. Dobra, ścielimy wyko. No, wygodnie się śpi. Nie chce iść do szkoły, słuchajcie. Bo pani mu źle włosy obcięła, bo pani mu obcięła tak bardzo krótko, przez to, że on no sam miał sobie wycięte, nie? I musiała mu tak to wyrównać z tym jego obcięciem i teraz on mówi, on nie chce iść do szkoły, bo jak on wygląda, ja mówię, ale jak ty sobie sam wyciąłeś, wtedy ty super wyglądałeś, nie? No po prostu, co ten ma za pomysły? No, a ja założyłam sobie wczoraj do prześcieradła, które miałam kiedyś na tym moim szerokim łóżku w pokoju i ono pasuje, ale przyniosę sobie ze stodoły kocyk, ze stodoły, bo wzięliśmy tak ten szary kocyk, który tutaj kiedyś był na tej jasnej kanapie, a mamy go w stodole, bo braliśmy go na supa, na supie wybraliśmy go sobie i tam na nim leżeliśmy. No i ja go sobie przyniosę i wybiorę i będę podkładała sobie ten kocyk i to będzie mi jeszcze wygodniej i jeszcze bardziej miękko, bo tutaj w tych łączeniach jednak to się czuje połączenia mocno, ale to nie jest aż taki lubi. Fajnie się śpi, tak się składa, szybko się składa. O. Co ja chcę zalewać, jak ja nie wsypałam w sobie kawę. Dzisiaj będzie jajecznica, mam tutaj resztę boczku. Ostatnio sobie robiłam jajecznicę i tą resztę wykorzystam dzisiaj. Znaczy jajecznica to były jajka, ale to miały być jajka
Boże. Nie pamiętam. Jeszcze mam ten twarożek. Wezmę sobie bułkę. Jajka sadzone. Ostatnio sobie robiłam i połowę boczką wykorzystałam. Dzisiaj sobie zrobię może też takie jajka. Kurde, po sałatę bym mogła iść, ale dzisiaj nie chcę. Fajnie wyglądałam w szklanie, ale wczoraj padało i nie chciałam ich moknąć. Dzisiaj muszę tam przed pracą albo jak wyjście i podlać dużo, nalać wody, żeby to wszystko tam nie można jeszcze pomidorki zobaczyć jak idą. No teraz wiem, że to na razie obiecałam sobie, że będę chodzić i nie będę sobie szukać wymówek. Muszę sobie znaleźć takie rozwiązanie, żeby po prostu to ogarnąć. Nie będę siedziała na internetach po prostu. Wszystko inne to mogę dzisiaj sobie zrobić, to co zaplanowałam na pewno. I będę też pewnie tą książkę czytać, tak jak mówiłam. W sumie fajnie, wczoraj sobie poczytałam parę stron i bardzo fajnie się poczułam z tym. Mam taką. Tu mam taką kiełbasę, że chłopcy jej nie jedzą, a ja jej nie zdążę całej zjeść, więc ja ją sobie wyskakuję z kapadyna. Więc ja ją sobie wrzucę na patelnię. Będę miała takie jajka z kiełbasą, a potem taki mieszmasz. A nie chcę wyrzucać jedzenia, bo wiecie, chociaż no, u nas się nic nie zmarnuje, bo albo psy dostaną, albo kury, ale i tak, sam fakt. Dobra, jeszcze podsmażę. Chyba to też się podświeczy ładnie i będzie to sobie. Thank you.
No, więc takie śniadanko dzisiaj, słuchajcie. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Muszę sobie przedłużać, podłączyć, bo nie sięga mi laptop. Musiałam odsunąć tą kanapę. Przedłużaczem sobie wyciągnę kabel. No, bo mi nie sięga po prostu. Będzie musiał kupić przedłużacz. Teraz będzie moje centrum dowodzenia w tym miejscu. Dobra, paczuszki. Jezus Maria. Paczuszki otworzymy sobie. Tu jest rzecz do malowania. Teraz wam pokażę. Bardzo tania rzecz. Teraz będziemy wszystko nagrywać. Na tle kanapy, nie no, się śmieję, ale... I tak, tutaj są dwa pędzelki do brwi, słuchajcie, jak będziecie chcieli linki do brwi, ale też można je używać do kresek. Tutaj, żeby przedłużyć sobie kreseczki, takie skośne, takie długie, bo mi takich brakuje. I to jest pędzelek Hulu. P44, one kosztowały chyba 13 zł na Allegro i wzięłam sobie dwa, bo stwierdziłam, że mam chyba ze 3 tylko takie pędzelki do brwi, a ja je też właśnie używam do kresek, jak robię sobie kreski cieniami. No i w sumie te były gdzieś tam polecane do kresek cieniami, więc chciałam je też wypróbować i kupiłam sobie dwa. Są dwa nowe pędzelki, a tutaj to druga paczka. O, patrzcie, też mają, że ostrożnie szkło, mimo że to nie jest szkło, mimo że to jest plastik, to mają ostrożnie szkło, nie? A jak ja chciałam nas wysłać pięknoś, czego tam pisujesz? A jak ja chciałam nas wysłać paczkę z poczty na święta, tak, na święta to było, jak ja wam wysyłałam pierniki i kartki świąteczne i chciałam wysłać paczkę i obkleiłam ją właśnie tą moją taśmą, uwaga, szkło, specjalnie do tego kupiłam tą taśmę. Babka na poczcie powiedziała mi, że nie, bo to musi być specjalna paczka, coś tam. I w rezultacie zerwała mi tą moją taśmę, przykleiła zwykłą szarą i nie pozwoliła mi tak tego wysłać, więc... A ja nie chciałam dopłacać specjalnie za dodatkowo za paczkę, tylko dlatego, żeby nakleić na nią szkło. Więc nie wiem, jak tam to doszło, te pierniki, ale no taką miałam sytuację. A widzicie, jak się wysyła paczkomatem, to jest zupełnie inaczej. Możecie sobie nakleić, co wam się tam chce. I tak... Mam dwie rzeczy z firmy Hapwin i nie, to nie jest żadna współpraca, chociaż wiem, że oni też współpracują z niektórymi youtuberami, ale ja od nich zamawiam drugi raz już, czy trzeci? Trzeci chyba. Trzeci raz. Pierwszy raz miałam zamówiony tą piankę czyszczącą, odkamieniającą do mycia łazienek i ja wiem, wy mi napiszecie zaraz, że ocet, że coś tam, tak, komuś... Jak ktoś ma czas i komuś się chce, to oczywiście jak najbardziej. Ale no, u mnie z tym czasem to słabo. I ta pianka jest sprawdzona. Oni tu osobno mają te. Nie wiem czemu tak, ale podejrzewam, żeby się nie wylewało przy podróży, więc też fajnie.
I też można sobie zapas zamówić tego. I to jest, słuchajcie, pianka, którą ja już sprawdziłam. I dlatego ją zamówiłam jeszcze raz, bo ja teraz myję mój prysznic domestosem i ten kamień schodzi i ten osad, ale nie tak do końca. Ja nie mogę go doczyścić. Ja czuję, że na nim jeszcze jest jakiś taki, jakaś taka powłoka osadu i nie chce mi to zejść, a nie mam czasu, żeby się bawić w ocet i no sorry. Więc zamówiłam sobie to i pamiętam, że to było super anckie, że pięknie po tym wszystko schodziło, więc dzisiaj jak pójdę pod prysznic, jak wrócę z roweru, to od razu wymyję ten prysznic i wam też pokażę. I tu jest 1 litr i to kosztowało, pianka, 27,94, 28 zł na ich stronie. Oni też mają swoją sprzedaż na Allegro i na Allegro tam mają z reguły z jakimiś zestawami czyszczącymi, jakieś szczotki, jakieś ściereczki i tak dalej. Natomiast ja kupuję z ich strony www.hapwin.eu i tam wtedy same te produkty można kupić, nie trzeba tych zestawów, nie, no bo po co nam kolejna ścierka czy coś tam. A na Allegro są same takie właśnie zestawy. No i druga rzecz, to wziąłam na spróbowanie. To jest środek do mycia do kuchni i to jest środek do mycia gazówki, chociaż ja nie narzekam na mycie mojej gazówki, nie mam z tym problemu. Ale chcę zobaczyć, to też jest do okapów. Do czego jeszcze? Zaraz wam powiem. To też jest pianka, odtłuszczająca pianka czyszcząca. Usuwa wszelkie oleiste naloty, doskonale sprawdza się przy czyszczeniu zatłuszczonych i zaolejonych przedmiotów i mebli kuchennych, okapów, stołów, garnków, naczyń, sztućców, zatłuszczonego kurzu na meblach i przedmiotach. Usuwa tłuste i trudne do usunięcia plamy, pozostawia świeży, orzeźwiający zapach i to się psika i przejeżdża szmatką, potem spłukuje wodą, więc no to jest na tej samej zasadzie co to, nie? To też. Więc dwie nowe rzeczy, zobaczymy, wypróbujemy. To jest mała pojemność, bo tutaj jest 500 ml i to kosztowało, słuchajcie, 18,97. 18,97, więc no 19 zł, ale zobaczymy, ja w sumie wzięłam to z myślą o, najbardziej z myślą o płytkach, o tym, żeby przejeżdżać płytki, bo one jednak się tłuszczą, o ile można użyć takiego słowa. Jak coś smażę, to ten tłuszcz mi pryska i też ta szyba od gazówki. No ogólnie będę to testować, więc na pewno dam wam znać, ale to z czystym sercem polecam, jeżeli ktoś ma właśnie takie problemy jak ja z prysznicem i nie tylko z prysznicem, no bo to można używać w całej łazience, też toalety i inne rzeczy tym czyścić, więc ja jestem z tego bardzo zadowolona. No. I pamiętacie, że z Hapwin też miałam tą piankę do piekarników. Ale nie kupiłam jej celowo, chciałam ją kupić, ale nie kupiłam jej celowo, bo będę miała taką jedną rzecz z temu do piekarnika, która ma mi ułatwić życie i chcę zobaczyć, czy mi to życie ułatwi. No, ale to wam będę pokazywać, jak już przyjdzie ta paczka z tego temu, bo ja ciągle mówię o tym temu, a jeszcze nie ma tej trzeciej paczki. No, ale cóż, takie życie. Dobra, ja się przebieram, idę na rower. Dobra, ja jeszcze zrobiłam ogień w piecu, pali się, więc mogę iść na rower, bo woda jest zimna, słuchajcie, i jak ja wrócę, to nie wezmę sobie prysznica, a tak jak się mi tu ładnie teraz będzie w piecu paliło, no to jak ja wrócę, to wezmę sobie prysznic. Nie, nie będzie padać dzisiaj, idę jeszcze szklarnię otworzyć. Dobra, słuchajcie, Jezu, ja się dopiero przeciągam po dzisiejszym paniu Ewa Coelho. Chciałam stanąć sobie gdzieś indziej, ale tam na tej ścieżce ciągle ktoś jeździ. Tam są takie fajne
Boże, to są pomosty takie, pod pomostem dużym, takim starym. Chciałam tam stanąć i wiecie, pokazać coś innego zupełnie, ale ciągle ktoś tam jeździ, ta ścieżka naprawdę jest oblegana. W sumie no dobrze, nie? Że jest oblegana, bo taki był sens, jak ją budowali. No dzisiaj mi idzie w miarę, nawet dobrze, cisnę. Chociaż nie tak jak ostatnio, nie wiem, jakoś tak... Mam takie dni, kiedy kurde potrafię przycisnąć tak mocno, mocno, że moje tętno ma 170, a dzisiaj tak ledwo 157 do 160, tak wiecie. A tak to sobie robię takie porządne wyciski, żeby... No lubię tak porządnie się spocić, nie? Nie wiem, nie widzę sensu jechania na rower i jechania, bo jechania, nie? Dla samego, wiecie, przejechania kilometru, bo tak też bym mogła jechać. Pewnie by mi to zajęło 2,5 godziny, jak nie dłużej. Jakbym sobie tak na spokojnie jeździła, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby się spocić i żeby nasze tętno było ponad 120, wtedy pali się tłuszczyk. Wtedy spala się więcej kalorii. Tak wyczytałam gdzieś tam, czy oglądałam, już nie wiem. Ale pamiętam to z czasów jeszcze, jak byłam wkręcona w zdrowe odżywianie swego czasu. I w te wszystkie keto i inne rzeczy. No. Więc tak. Dzisiejsza myśl Ewy Coelho. Wczoraj przeczytałam to w tej książce, więc to nie są moje mądre myśli, ale ja też już od dawna o tym wiem. I ogólnie mam taką... Znaczy się mam taką. Ja mam dużo osób w swoim otoczeniu, które tak robią i tak mówią. I ogólnie Polacy to jest naród taki narzekający, nie? I to jest naród taki lubiący się nad sobą użalać i to jest my jesteśmy ogólnie, ja kiedyś też tak miałam, nie? Że ja się nad sobą użalałam, wiecie, że o Boże, jak to ciężko, jak to źle, jak to niedobrze, bo ktoś mnie skrzywdził, bo coś tam i tak dalej, nie? Ale do czego chcę przejść? Chodzi o to, że my często sobie mówimy złe rzeczy sami do siebie. I osoba, z którą mam ostatnio dosyć duży kontakt, też tak mówi do siebie negatywnie. Znaczy się więcej osób tak mówi. Ale słuchajcie, nieważne. Chodzi o to, żeby przestać do siebie mówić negatywne myśli. Ja już to kiedyś wam mówiłam. Ale właśnie wczoraj to znowu przeczytałam w tej książce. Tam w tej książce ogólnie jest kilka wywiadów. Tam jest wywiad z Honoratą Skarbek. Chyba tak, Honoratą Skarbek. Potem w kolejnym dziale jest wywiad z Dorotą Wellman. I Dorota Wellman, ja ją ogólnie... I lubię, i nie lubię. Ona ma jakby rzeczy... Są rzeczy, które w niej lubię i są rzeczy, których w niej nie lubię. I przez to pewnie jest taką dosyć kontrowersyjną osobą, ale lubię ją za to, że wypowiadając się w jakimkolwiek wywiadzie, którego z nią nie przeczytacie, a ja sporo już też tam wywiadów z nią gdzieś zahaczyłam, przeczytałam, to ona wypowiada takie słowa, że najważniejsze jest być w życiu dobrym człowiekiem i gdzieś tam przez całe życie nie liczy się to, ile wy zbierzecie, ile wy będziecie mieli kolejnych samochodów. Ona też tam mówi o swoich programach i tak dalej, o tym, co w życiu osiągnęła i to jest najmniej ważne. Ważne jest to właśnie, żeby być dobrym człowiekiem. I ja cały czas mówię moim chłopakom, że najważniejsze, żebyście byli dobrymi ludźmi, żebyście byli szczęśliwi i żebyście kochali to, co robicie, nie? Jak będziecie mieli te rzeczy, no to będziecie szczęśliwi w swoim całym życiu. No i tam też jest ten wywiad z nią i ona właśnie tam opowiada, a ta właśnie prowadząca ten wywiad mówi o czymś takim, co właśnie w Polakach jest najczęściej i spójrzcie sobie sami na siebie, czy jak to u was jest, nie? Czy mówicie do siebie dobrze, czy też częściej mówicie do siebie źle?
na przykład, o Jezu, jaka jestem, nie wiem, coś mi się nie uda, a znowu mi się nie udało, a jestem niezdara, a w ogóle najlepsze jest to, że jeszcze się nie zabraliśmy do czegoś, a już mówimy, że nam się to nie uda, nie? Albo ja też tak mam, mój wewnętrzny krytyk też mi tak mówi, że po cholerę idziesz na ten rower, skoro i tak nie schudniesz, więc, bo za bardzo lubisz, nie wiem, lody i tak dalej. No lubię lody, ale lubię też się ruszać, lubię czuć te endorfiny. I nieważne, czy schudnę, czy nie schudnę, ważne jest to, że lubię to robić i że daje mi to satysfakcję i że dobrze się po tym czuję. No, więc nie mówmy do siebie źle, nie mówmy sobie złych rzeczy. Na przykład jak zaczynacie dzień, powiedzcie sobie, że to będzie dobry dzień. Nie wiem, napiszcie komuś dzień dobry, miłego dnia. Samo wypowiedzenie tych słów do kogoś innego i sprawienie komuś przyjemności. Ja bardzo to lubię i uwielbiam pisać na Instagramie dzień dobry, miłego dnia, bo wiem, że komuś może to sprawić radość, komuś może to poprawić dzień. No, tak samo jak mówiłam też o tych różnych rolkach. My jesteśmy w dzisiejszych czasach tak otoczeni ludźmi, a tak naprawdę tak zarazem samotni w tym wszystkim, że w internecie szukamy jakiegoś takiego dowartościowania się i wiecie, motywacji i tak dalej z reguły. No w ciągu tygodnia raczej tak, nie? Większość osób tak ma. No i jak napiszecie komuś miłego dnia, dzień dobry, albo że to będzie wspaniały dzień, no to już wasz dzień automatycznie się poprawia i idzenie w niego, pójście w niego z taką idzenie, Ewa, co za słowo. Nowe słowotwórstwo by Ewa Coelho. Pójście w ten dzień, wejście w niego z... Kurde, co mam dzisiaj takie usta suche? Z pozytywną energią, z pozytywnym nastawieniem, to już jest połowa sukcesu, nie? To już jest połowa sukcesu do tego, że będzie dobrze i że wam się uda. A jak będziecie sobie mówić, że jest do dupy i że się nie uda i że ten dzień będzie... Na przykład macie jakieś trudne spotkanie, macie jakąś trudną wizytę i mówicie sobie, że będzie źle, że nie uda się, no to przyciągamy to, nie? Ponoć jest tak, że przyciągamy to, o czym myślimy, więc myślcie o tym, że nie lubicie być bogate. Też był taki mem, że skoro przyciągamy to, czego nie lubimy, no to musimy mówić sobie, że nie lubię być bogata i piękna, nie? To będę to przyciągać, więc... No... Tak, także mówmy do siebie dobrze, bo nasz mózg koduje wszystko. I jak będziemy sobie mówić, czy też innym, czy nawet też naszym dzieciom, często mówimy, a ty nie zdaro, ja sama też tak mam. Ja sama też tak mam i łapię się na tym, że mówię, o Boże, co ty robisz? Znowuż ci się wyleje, czy coś tam, nie? I już jak, wiecie, zwróćcie na to po prostu uwagę w swoim życiu, że tak jest. I to się potwierdza, bo jak ja mówię chłopakom, wylejesz, uważaj, wylejesz, no to oni wyleją na stówę, nie? Więc... No, a jak im nic nie będę mówić, to będą się starali i nie wyleją. Nie wiem, na przykład jak wlewają sobie rano wodę, to tak zawsze jest do szkoły. Wlewają sobie wodę z dużych butelek do swoich małych. No i mówię, nie wylej, nie wylej. I w tym momencie on wyleje, nie? Na przykład Jasiu wlewa te wody, więc... A jakbym nic nie mówiła i bym mówiła, że już idę do samochodu i czekam, tak? No to on by się postarał i by nie wylał, więc... Zwróćcie uwagę, że tak jest i że jak mówimy do siebie właśnie źle, to nasz mózg też słucha te wszystkie złe, negatywne rzeczy, nie? No nie wiem, nie muszą to być cechy związane z wyglądem, mogą to być cechy związane z charakterem, nie wiem, ty znowu jesteś naiwna, ty jesteś taka i często sami sobie tak dowalamy. I potem nasz mózg to koduje i tak się dzieje, nie? Więc zwróćcie na to uwagę po prostu każdego dnia i mówcie sobie, że będzie dobrze. Ja wiem, że teraz latem jest lepiej, jest łatwiej. Przynajmniej mi jest tak łatwiej. Latem, jak jest słońce, jak jest ładnie, nawet jak jest brzydka pogoda, jest mi łatwiej wstać i powiedzieć, że to będzie dobry dzień, aniżeli zimą, kiedy jest zimno, kiedy wieje, kiedy nie chce się...
kiedy, wiecie, ja muszę rano wstać i zrobić ogień, kiedy muszę tego ognia pilnować i tak dalej, no to wtedy jest gorzej z tą motywacją i z tym mówieniem sobie, że będzie to dobry dzień, ale latem nie ma takiego dnia, przecież każdy z naszych dni jest dobry i to zależy tylko od nas, jaki on będzie i jak my w niego wejdziemy, z jakim nastawieniem w niego wejdziemy, nie? No, dobrze, Ewa jedzie dalej. Dzisiaj tak jakoś jest, kurczę, momentami ciepło, momentami nie, ja nie wiem, jak ja się rozbiorę, to to będzie chmur, o, słońce zajdzie, nie? A momentami to przygrzewa, że nie można wyrobić, ale nie odpinam się, bo Jasiek ma katę, więc boję się, że ja też, kurde, się przeziębię albo coś. I radę dalej, bo dzisiaj mam dużo rzeczy do ogarnięcia. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Dobra, wróciłam. Jak zwykle cycki mi się spociły i trochę na plecach jestem spocona. Ale dzisiaj dobrze mi poszło. Spaliłam 700 kalorii wedle tego mojego licznika, więc chyba zajebiście. Ostatnio miałam chyba 620. Jakby to była różnica, dla niektórych to może nie jest, ale dla mnie jest. I dobra, i zanim pójdę pod prysznic, bo woda już jest ciepła, zanim pójdę pod prysznic, to zrobię drożdżówkę. Przygotuję ją, niech ona sobie rośnie, a jak ja będę się ogarniać, to ona wyrośnie i przed wyjazdem na Jasia trening ją wstawię do piekarnika, upiekę. Dobra, jedziemy z koksem, to jest ten przepis i działamy. Obudź się wcześniej, sprawdź, czy nadal tu jestem. Dobra, ja muszę tą drożdżówkę. O kurde, przykleiło się. Ajajaj. Przykleiło. Ale wyrosła ta drożdżówka. A ja się robiłam z połowy tego. Tych produktów, które tam były w przepisie. Tak. I pimpusia spuścicie na noc, Jasiu. Żeby on... Nie, tam masz arbuza do jedzenia. Żołądek cię często boli, a jeszcze ty chcesz też żółwkę jeść. No co ty? Będzie upieczona, to zjesz. Co? Nie, ja robię z truskawkami. Ja wczoraj specjalnie po to kupiłam truskawki, żeby zrobić drożdżówkę z truskawkami, tak? A te truskawki dzisiaj połowa już była spleśniała. Dajcie spokój, więcej nie kupuję stamtąd. Ale ty, mama, teraz włożysz truskawki? Mhm. Nie, chyba te truskawki kupują, nie wiem. Z farmy, a potem 3 dni oni z nimi jeżdżą, coś mi się staje. Ten pan, co u nas tutaj sprzedaje, on ma lepsze. No, ja nie będę tak pijać. Czego? Troszkę. Ale nie musisz. Będzie więcej dla mnie i dla Jasi. Jasiu, lubisz z truskawkami? Tak. No, widzisz. Przepraszam, że jest związany.
Ja tam widzę problem, że ty nie będziesz jadł. Ja myślę, że ty tej tak zjesz. Kurczę, połowa tych truskawek naprawdę była zgnita. I ja więcej już nie kupuję. I to jest porażka. Połowa poszła do kosza. A te, co są, są też takie miękkie. Może szok. No ale zrobimy kruszonkę i będzie git. Co ty chcesz? Tu masz. No i co wymyślasz, Fenek? Idź mi tam tego arbuza jedz, jo? Jak ja takie coś widzę, masz full dupę i tyle. Tego on nie będzie jadł, tego on nie będzie jadł. Dobra. Może jeszcze tam, jeszcze tam. Co ja z tym zrobię? Idź to zrób, bo on szczeka na stop. Ty później zapomnisz go spuścić. Dobra. Trochę jeszcze mąki bym mogła dodać, bo to nie będzie taka dobra kruszonka. Chyba, że ją dodam, bo za sucha to też nie będzie dobra. Za sucha kruszonka też nie jest dobra, nie? Tylko ona jeszcze nie przypomina kruszonki. Au! Parzy, parzy, parzy. Nie myślcie sobie, że ja jestem tak wytrwała. Parzy. Łapaj palce, palce. Ale ja się spieszę, bo do pracy za 40 minut jadę i chcę, żeby to się upiekło. Ostatnio była ta kruszonka za sucha i ona za bardzo wyschła i ona spadała. Dlatego nie chcę, żeby ona była taka sucha. Dobra. Jeszcze muszę polewę zrobić szybciutko. Tak to się prezentuje. Chyba okej, co? Chyba wygląda z boku. Tego ciasta jest dosyć tyle mniej. I wydaje mi się, że tym razem, że wzięłam połowę tych składników, to będzie naprawdę w porządku. Że to nie wybuchnie mi tak, wiecie, na wierzch. Dzisiaj jest po prostu dzień świra, nie? Wszystko tak na wawieckich papierach. Zupa. Ja będę ją jadła chyba tydzień czasu. No, Franek nie zjadł arbuza.
Wy będziecie musieli przypilnować tego ciasta, bo ja idę do pracy za chwilę. To nie zdąży się upiec. Przypilnujecie? No i dobra, kochani. Co tutaj? Jadę do pracy. Taki dzisiaj dzień na wariackich papierach. Nastawiłam to ciasto. Chłopcy będą musieli tego przypilnować. Zrobiłam też polewę. Więc mam nadzieję, że dopilnują i że wszystko się uda. A ja już niestety muszę iść do pracy, albo niestety cieszę się, że idę, odpocznę sobie trochę. Ja w pracy sobie zawsze odpoczywam, bo jestem zmuszona siedzieć na dupie. Chociaż no nie zawsze siedzę, ale większą część czasu siedzę, więc wtedy odpoczywam. Także no, dzisiaj ten dzień był taki szybki, zwariowany, intensywny, ale to tak zawsze jest, jak ja mam nockę i Jasia trening i wszystko inne na głowie. Ale cieszę się, że udało mi się pójść na ten rower, naprawdę. Bardzo się cieszę, że dotrzymuję sobie słowa. No, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!